Mam teraz czas, powiedzmy, ponieważ jestem na urlopie macierzyńskim. Idziemy na razie nad spacer na plażę Formoza. Tam są dziewczyny, Jadzia, ciocia Danusia i Mija w czasie drzemki. Będzie z ręki. Mam umowę, że jak nagram i opublikuję dwa filmiki, to kupię sobie statyw. Pomyślałam sobie, że zrobię taki mały projekt, który polega na tym, że będę nagrywać codziennie. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Filmiki o tym, jak sobie tu żyjemy, jak to się wydarzyło, że sobie tu żyjemy. Macierzyński w Polsce trwa 12 miesięcy, plus jeszcze do odebrania płatny urlop, który czasem wynosi nawet 50-60 dni. Więc przede mną jeszcze pi razy 11 miesięcy. Macierzyński mogę pobierać za granicą i to jest cudowne. Macierzyński jest trochę jak emerytura, ponieważ jest wypracowany, więc mój pracodawca wie, że jestem za granicą na Maderze. I nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań, żebym ten czas spędziła poza granicami Polski. I urodziłam tutaj Miję, więc wysyłałam do pracodawcy międzynarodowy akt urodzenia, który właśnie potwierdził, że no nie ma mnie w Polsce w tym momencie. Dziewczyny? Dobra, teraz szybko wracamy do domu, bo praży. Mamy tutaj piekarnik i boimy się, że ugotujemy dziecko w wózku. Młoda oddana. Jedna godzina w ciszy dla mnie. Coaching z Moniką. Popołudniami sobie robimy czasem takie wycieczki. Pan i widok na Funchal. Dzisiaj jest sztos pogoda. Ja tam Pawcio. Coś już pewnie wrzuca na Insta. Zwiedzamy sobie ogrody i pole golfowe. I tak sobie chodzimy po drodze dla meleksów. To jest w ogóle niesamowite, że tutaj nie mam żadnej karty klubowej, tylko po prostu się wchodzi. Pierwszy raz w życiu jestem na polu golfowym. I jeszcze ktoś gra. Tam sobie uderzają piłeczki. Ale oni nie mają meleksów, tylko targają te wózki ręcznie. Pawcio. Golden hour. Szkoda, że na tym filmiku nie można przekazać zapachu kwiatów, które się tu unosi. Jaki tu jest obłęd? No i smok odpadł.